Cześć, tu Ernest! Dziś o 10:00 w życie wyszła kolejna przerwa techniczna. A nie, jednak nie. Ale nawet jeśli by była, to warto byłoby poczekać, ponieważ doczekaliśmy się kilku ciekawych zmian i nowości na polu bitwy. W temacie naszego oręża, to nie możemy nie zacząć od nowego pistoletu. Jest to tego tygodniowa nowość o bardzo dużej sile. Nowy pistolet krzemieniowy korzysta z ciężkiej amunicji, tak samo jak snajperki, i co strzał, odpowiednio do klasy szarej i zielonej, zadaje 86 lub 90 punktów obrażeń. Jest to bardzo dużo. Ta ogromna zaleta tej broni ma jednak dwie kule u nogi. Po pierwsze, jest to broń krótkodystansowa, co sprawia, że wraz z odległością szybko i znacznie traci na swojej mocy. Do tego po każdym strzale trzeba tą broń przeładować, a samo przeładowanie trwa aż 3 sekundy, to jest wieczność podczas walki z przeciwnikiem. O, i jeszcze jedno. Co każdy strzał, jak już mogliście zauważyć, ta broń z racji tego, jak jest potężna, odrzuca strzelającego, ale co ciekawe, jeśli wasz trafiony cel jest wystarczająco blisko, to jego też trochę odrzuci. Sprawa wygląda inaczej, jeśli strzelający kucnie. Wtedy pistolet nas nie odrzuci. W skrócie, wysokie ryzyko, wysoka nagroda. Poza tym to wraz z tą nowością do gry wróciły stare dobre graty impulsowe. To są te słabsze jak coś. Na gracie działają tak samo jak kiedyś, ale teraz działają o wiele lepiej na pojazdach. Można już też wybrać styl zaćmy bez maski. Rzeczywiście przed aktualizacją ten styl był zablokowany. Według notek o aktualizacji poprawiono trochę kontrast oświetlenia w zacienionych miejscach oraz podwyższono intensywność kolorów. Z tego powodu przygotowałem dla was porównanie. Teraz widzicie wnętrze domku o 11:00 czasu w grze na wysokich ustawieniach przed aktualizacją, na maksymalnej jasności. Teraz w tej samej sytuacji, ale po aktualizacji. Teraz starą wersję bez cieni i bez cieni po aktualizacji. Tak za to wygląda świat na zewnątrz przed aktualizacją, a tak po aktualizacji. I jeszcze jedno porównanie z cieniami przed aktualizacją i z cieniami po aktualizacji. I to w sumie tyle z tych moim zdaniem najważniejszych zmian w tej aktualizacji. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boście bojowym!